Zawsze, kiedy za oknami zaczyna być więcej chmur niż słońca, tęsknimy do miejsc cieplejszych. Dlatego w Uchu na Świat obierzemy kierunek Afryka dzisiaj razem ze mną, gościem pasjonatka podróżowania, pisarka Ewa Zwierzyńska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ale zanim dotrzemy do tej Afryki to wiem, że tęskni Pani za babeczkami z budyniem. Tak, a dokładnie Pasztet dynata, Nata są to babeczki z ciasta francuskiego z pysznym, słodkim nadzieniem budyniowym posypane cynamonem. Wróciłam z Lizbony, gdzie jest to najbardziej znane ciasteczko portugalskie. Tak w nich zasmakowałam, że nie potrafiłam się oderwać przez pięć dni od nich. Codziennie właniałam strasznej ilości tych babeczek i kiedy wróciłam do domu, to nie mogłam sobie znaleźć miejsca, a myślę, że jutro takiej babeczki nie dostanę, napawała mnie rozpaczą po prostu. <grywania> Dowiedziałam się szczęśliwie, że w Białymstoku również można kupić te oryginalne babeczki robione są notabene, próbują, tak przez Portugalczyka, który prowadzi tutaj coś w rodzaju piekarni i od czasu do czasu oryginalne babeczki portugalskie piecze. Do Portugalii pewnie się jeszcze razem wybierzemy. Dziś kierunek Afryka, ale zanim ta Afryka to przyznaje pani, że podróżowanie zaczęło się od domu, od Podlasia. Tak, ale muszę sięgnąć jeszcze trochę głębiej. Podróżowanie zaczęło się od książek podróżniczych. Wszyscy się zaczytywali o amazońskich dżunglach i dalekich takich destynacjach, kierunkach, ponieważ nie było to jeszcze tak popularne i tylko jednostki docierały w takie egzotyczne, bardzo dalekie miejsca. Czytając te książki, na przykład odnośnie amerykańskiej dżungli czy obszaru Amazonii, w pewnym momencie poczułam bunt. Polegał na tym, że Polacy zachwycają się światem, zachłystują się nim, natomiast bardzo podobne rzeczy można znaleźć u nas na Podlasiu. My też mamy swoją dżunglę, którą jest Puszcza Białowieska. My też mamy unikalną kulturę, którą przyjeżdżają tutaj zobaczyć, posmakować, usłyszeć ludzie z całego świata, więc na przekór tym trendom postanowiłam zacząć pisać o Podlasiu i zaczęłam prowadzić bloga o Podlasiu, a pierwszy mój wpis dotyczył tego, co widzę przez okno, kiedy wstaję rano i odsłaniam zasłony. A widzę bardzo dużo: olszynę, las, łąkę. Spotykałam na tej łące sarny, spotykałam bażanty, spotykałam lisy, bociany. I to było fascynujące. Następnie moje podróże robiły się coraz dalsze: dalsze w sensie supraś, tykocin. Puszcza Białowieska oczywiście, która mi się objawiła pewnego dnia, to był dzień czerwcowy, kiedy jeszcze rechotały żaby, a już cykały świerszcze, a jeszcze śpiewały ptaki. To był ten okres godowy ptaków i kiedy otworzyłam okno, będąc w Puszczy Białowieskiej, to do pokoju wlała się dosłownie fala dźwięku. Ta puszcza pulsowała, bulgotała życiem, koncert tej puszczy dosłownie różnymi odgłosami, więc stwierdziłam, w czym taka Puszcza Białowieska jest gorsza od dżungli amazońskiej. To jest dowód na tak. to, że te dalekie podróże warto zaczynać od tych zupełnie bliskich, które mamy za oknem. Swojego bloga prowadziłam przez kilka lat i na podstawie tego bloga, a także artykułów, które pisałam do czasopisu, jest to miesięcznik mniejszości białoruskiej na Podlasiu, wydałam w zeszłym roku książkę, Podlaska mozaika i jest to książka traktująca właśnie o naszym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. To jest książka taka trochę podróżnicza, bo pokazuje miejsca bardzo ciekawe, takie typowo turystyczne, jak grabarka czy wierszalin, ale również moje refleksje na różne tematy, czy kultury podlaskiej, czy naszych artystów, którzy może nie są szerzej znani, a są warci tego, aby się z nimi zapoznać. Troszeczkę dotykam historii Podlasia, a więc jako podróżniczka składam hołd mojej tutaj rodzimej krainie, lokalności. Podlasie zwiedzałam przez 10 lat poczułam, że no właśnie teraz jestem gotowa, żeby wyruszyć gdzieś dalej. Jak to się stało, że trafiła pani do Republiki Środkowoafrykańskiej? Przez literaturę przeczytałam jądro ciemności Josepha Konrada, a w nim przecudowne opisy dzikiej, pierwotnej puszczy środkowoafrykańskiej w Kongo, tak bardzo podziałało to na moją wyobraźnię, bo bardzo lubię taką dziką przyrodę dziewiczą, jeszcze może niezniszczoną przez naszą cywilizację, więc więc postanowiłam zwiedzać świat według jakiegoś klucza. Jednym z tych kluczy jest dzika przyroda, drugim duchowość, ponieważ moją taką inną pasją jest religioznawstwo, pierwociny ludzkiej kultury, takie powiedzmy w cudzysłowie dzieciństwo ludzkości. Pod wpływem tych romantycznych opisów Josefa Konrada, głębokiej Puszczy w Kongo. zamarzyłam o tym, żeby do tej puszczy trafić. I pierwotnie moim marzeniem było pojechanie do Kongo, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Kongo w XIX wieku było jądrem ciemności i niestety pozostaje nim nadal. Jest to kraj niebezpieczny, niestabilny politycznie i też bardzo trudny do podróżowania. I zdecydowałam się na Republikę Środkowoafrykańską, która z Kongo graniczy i która ma również na południu kraju spore Połacie Puszczy Środkowoafrykańskiej z jej odwiecznymi mieszkańcami pigmejami, wobec czego moja decyzja padła na Republikę Środkowoafrykańską. Wybieramy za cel. Republikę Środkowoafrykańską. Jak to zrealizować? Jako, że jestem bardzo początkującą podróżniczką i nie wiem, czy mogłabym siebie nazwać podróżniczką, bo podróżnik jest to osoba, która potrafi być w podróży przez pół roku albo rok i podróż jest jego życiem. Natomiast ja prowadzę zwykłe życie mam rodzinę, mam pracę, mam dwa psy, mam syna, mam kota i tak dalej. Nie mogę sobie pozwolić na wielotygodniowe nawet podróże. W logistyce jestem dość słaba, dlatego starałam się znaleźć małe grupy Ludzi, które wybierają się w takie trudne, odległe, czasem może trochę niebezpieczne rejony świata, z uwagi na to, żeby było mi łatwiej podróżować, bezpieczniej podróżować i mogłabym z nimi zobaczyć więcej niż na takich zorganizowanych wycieczkach. I do Republiki Środkowej Afryki pojechałam z grupą sześciu osób miałam z głowy zabukowywanie hoteli czy transport. Wszystko było za mnie już załatwione, natomiast do mnie należało tylko chłonięcie rzeczywistości. Jaka to była pora roku? Wyleciałam w sierpniu i byłam tam około trzech tygodni. Dokąd dolecieliście? Co Panią zachwyciło na początek? Wjechaliśmy z Kamerunu i przekroczyliśmy granicę na rzece Sanga. Jest to granica naturalna w postaci rzeki, nad którą stoi po prostu zbita z desek budka strażnicza. Przekroczyliśmy granicę łódką you <laughs> I znaleźliśmy się w zupełnie innym kraju, bo Kamerun jest krajem troszeczkę lepiej zorganizowanym, bezpieczniejszym, stabilniejszym. Widać, że dofinansowanym, ma dużo lepsze drogi. Im dalej na wschód, w tym te drogi robiły się gorsze. Kiedy przekraczamy granicę z Republiką Środkowoafrykańską, tam nie ma żadnych utwardzonych dróg. Dotarliśmy do miejsca naszej destynacji. To była dżungla środkowoafrykańska i obszar zamieszkały przez pigmejów, którzy mnie Przyciągali jak magnes. Oni żyją w tamtym miejscu od około 40-50 tysięcy lat. Naukowcy zbadali, że od tego czasu mają praktycznie niezmieniony genotyp i są taką pierwotną, bardzo wczesną wersją człowieka. Nigdzie również stamtąd nie migrowali. Mają swój osobny język sanga i właściwie zachowali wszystkie elementy tej kultury, która się wywodzi. Właściwie można powiedzieć z epoki kamienia łupanego. Nadal prowadzą bardzo podobny styl życia, budują szałasy z gałęzi w lesie, polują archaicznymi metodami są czyli łowcami zbieraczami. Są łowcami zbieraczami i nadal usiłują prowadzić ten tryb życia, chociaż jest to dla nich coraz trudniejsze. Polują za pomocą narzędzi, którymi polowali również 50 tysięcy lat temu, więc są to własnoręcznie wykonane sieci. Niektórzy używają łuków z zatrutymi strzałami i to wszystko. Więc ich styl życia, kultura, wierzenia i język nie zmieniły się od tysięcy lat. I pani trafiła do wioski zamieszkiwanej przez pigmejów właśnie? Tak, trafiłam do wioski zamieszkiwanej przez pigmejów i tutaj spotkała mnie kolejna niespodzianka, bowiem przygotowując się już do tej podróży, do środkowej Afryki, obejrzałam film pod tytułem Uciekinier z Nowego Jorku. Film o muzykologu amerykańskim Louis Sarno, który przez 30 lat mieszkał wśród pigmejów bajaka i Prowadził tam swoje badania muzykologiczne. Śpiewy i muzyka pigmejów zachwyciły go do tego stopnia, że te 30 lat poświęcił na nagrywanie i tworzenie potężnego archiwum ich muzyki, unikalnych śpiewów, archaicznych śpiewów pigmejów z plemienia Bajaka, które zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I wszystkie swoje nagrania przekazał do Muzeum Pitt Rivers na Uniwersytecie Oksfordskim w Wielkiej Brytanii. Te pieśni są tak stare, tak archaiczne, że nie posiadają jeszcze słów, operują jedynie dźwiękami, piskami, krzykami. Taką cechą charakterystyczną śpiewów bajaka jest jodłowanie, i słuchając tych śpiewów bajaka tam na miejscu, zauważyłam, że ten śpiew imituje śpiew dżungli. Czyli imituje jej głosy. Można tam usłyszeć cykanie świerszczym, śpiewanie ptaków, można tam usłyszeć krzyki małp. Niektórzy uważają, że to jest kakofonia dźwięków, że nie mają takiej typowej dla nas melodyki. Nasze ucho nie jest zupełnie przyzwyczajone do słuchania tego typu muzyki, nie mają takiego równego rytmu, zwalniają, przyspieszają. I tworzyło to razem przedziwną harmonię, tak jak czasami słuchamy od głosów w puszczy. Dźwięki są różnego rodzaju, ale one się układają w taką taką harmonię. Można powiedzieć, że to jest muzyka puszczy, także słuchając tych śpiewów bajaka słyszymy muzykę dżungli. Rozumiem fascynację Louis Sarno tą muzyką i pierwsza scena z tego filmu, który państwu polecam, pokazuje bardzo wysokie kolumny drzew tej puszczy z prześwitującym, schodzącym słońcem. Ten obraz przypominał właściwie katedrę gotycką, która przez te swoje nieliczne szczeliny wpuszczała światło słoneczne i to wszystko wypełniała harmonia tych polifonicznych śpiewów kobiet bajaka. Było to coś niesamowicie wzniosłego i podniosłego. A jak nazywała się ta wioska, do której pani trafiła? No właśnie i to była dla mnie ogromna niespodzianka, ponieważ po obejrzeniu filmu o Louisie Sarno nie sądziłam, że zupełnie przez przypadek, czy jakoś tak się stało, ja nawet nie wiem, jak się to stało, zupełnie tego nie przewidywałam. Ja trafiłam dokładnie do tej wioski, gdzie on mieszkał. <laughs> Ta wioska nazywa się Mosapula w Parku Narodowym Dzanga Sanga w rejonie Sangambaere. Jesteśmy w Republice Środkowoafrykańskiej, a dokładnie w wiosce Mosapula. Co widzimy wokół siebie? Widzimy przede wszystkim ścianę lasu, ścianę afrykańskiej dżungli. Na granicy tej dżungli i otwartej przestrzeni stoją domki Pigmajów Bajaka. Tradycyjne domki, które były budowane z dżunglowych gałęzi i liści, a także domki takie już bardziej nowoczesne, których wzór był ściągnięty od rolniczych ludów bantor. Także są tam dwa rodzaje domków, i to też wskazuje nam na zmiany w tej kulturze, które się powoli ale nieuchronnie dokonują. Część pigmajów Bajaka ciągle buduje sobie szałasy z dżunglowej roślinności. Miałam okazję w takim szałasie nocować, ponieważ z okazji mojej wizyty w wiosce kobiety postanowiły zbudować dla mnie nowy domek. <grym> I mogę powiedzieć, że miałam przyjęcie iście królewskie. Na czym polegało to królewskie przyjęcie? Postanowili mnie przywitać z wielkimi honorami i po przybyciu do mojej wioski, która jest wioską mieszaną. Jest to wioska zamieszkiwana częściowo przez pigmejów, częściowo przez Bantu. Bantu posiadają swojego króla, wioski. Pigmeje, aby nie być gorsi, również wybrali sobie takiego króla, chociaż takiej potrzeby nie czują, ale bardzo nie chcą być gorsi od Bantu. Więc przywitali mnie dwaj królowie, odświętnie ubrani w białych koszulach. Dla królów zostały postawione dwa trony w postaci drewnianych krzeseł. Podczas gdy cała wioska i wszyscy mieszkańcy siedzieli na ziemi, a pomiędzy tymi dwoma tronami dla królów został postawiony trzeci dla mnie. Także siedziałam na tym tronie, bardzo taka zaskoczona tą sytuacją. Bo wolałabym siedzieć oczywiście na ziemi z całą wioską, ale nie wypadało mi. Protokół dyplomatyczny musiał zostać dopełniony. Pani była jedyną białą kobietą. Jedyną wtedy, białą w kobietą w tej wiosce. Wymyślano dla mnie różne atrakcje. Postanowiono mnie ugościć lokalną potrawą, więc zajęłam się gotowaniem razem z miejscowymi kobietami. Co to było? Poczęstowały mnie gotowanym maniokiem i potrawką z gąsienic, które zbierają w dżungli. Nie zbierałam ich razem z nimi, natomiast bardzo chciałam z nimi gotować. Więc pokusiłam się o obieranie tych dżownic. Potem one były smażone w takim głębokim tłuszczu oleju i był przygotowywany ten maniok. Do tej potrawki z gąsienic dodawane były mielone miejscowe orzechy, jakieś zioła. Wszystko razem, ta cała mieszanka była całkiem smaczna. Nie wyczuwałam tak bardzo smaku tych gąsienic. Oczywiście wtedy, kiedy nie natrafiałam na hitynową osłonkę, bo to jednak chrupiało w Zębach I niestety <laughs> można było się domyślić, że właśnie zjadam gąsienicę. A czy można by ten smak tej potrawki do czegoś rozpoznawalnego przez nas porównać? Trudno powiedzieć. Może do jakiegoś indyjskiego kary dobrze przyprawionego, bo to miało postać takiego sosu, którym polewano ten maniok. Więc to się jadło w ten sposób, że odłamywało się kawałek manioku i mieszało się w tej papce, w tym sosie gąsienicowym, i dopiero taki kęs wkładało się do ust. Wszyscy jedzą z jednej miski, wszyscy jedzą rękoma, więc ja się również do tego dostosowałam. Jakie tak są pigmeje? Było. Pigmeje są bardzo radośni, weseli i sprawiają wrażenie ludzi ogromnie szczęśliwych. Śpiew. Tak jak już powiedziałam, jest bardzo ważną. Jeśli nie najważniejszą częścią ich życia, pigmeje śpiewają praktycznie przez cały czas. Kobiety śpiewają podczas przygotowywania posiłku, śpiewają, kiedy idą na polowanie, śpiewają z radości, kiedy już coś upolują, śpiewają wtedy, kiedy nie mają co robić, śpiewają przy ognisku, kiedy chcą wieczorem tańczyć się i bawić, właściwie śpiewają przez cały czas i każda okazja jest dobra do tego, żeby śpiewać także ten śpiew bajaka towarzyszył nam naprawdę od rana do późnej nocy. I też potrafią instrumenty stworzyć ze wszystkiego wokół siebie. Tak. I są to na przykład gwizdki z orzechów miejscowych. Są to flety z bambusa. A nawet potrafią konstruować takie dość prymitywne harfy strunowe. Trudno mi powiedzieć, czego są te struny, ale przypuszczam, że z jelit, zwierząt, bo to tak z reguły jest. Więc trochę instrumentów takich tradycyjnych ze sobą mieli i je używali, natomiast u bajaka muzyka jest we wszystkim. Jest w garnkach, jest w plastikowych kanistrach po benzynie, jest w pokrywkach, jest w patykach, jest w gałęziach, który rzece. I jest w rzece. Jeszcze muszę tutaj powiedzieć o muzyce wody, która jest również bardzo ważnym elementem kultury bajaka i jednym z filarów ich tożsamości. I o dziwo również zajmują się nią kobiety. Jest to bardzo unikatowe zjawisko kulturowe i polega to na tym, że kilka kobiet wchodzi do wody i zaczynają. Rytmicznie uderzać powierzchnią dłoni o tafle wody, każda ma inny rytm, przypomina to właściwie orkiestrę perkusyjną. Tworzy się taki dość specyficzny rytm. To wszystko zaczyna brzmieć rzeczywiście jak prawdziwe bębny. Panie umieją to robić bardzo profesjonalnie. Tysiące lat praktyki. Również próbowałam z nimi grać na tej wodzie, ale nie szło mi tak dobrze jak im. Natomiast, już to, że pojawił się jakikolwiek rytm, to cały tłum, który przyszedł z nami na ten most. Od razu poddał się tym wibracjom, temu kołysaniu. Momentalnie pojawiły się zupełnie spontanicznie wśród ludzi zgromadzonych nad rzeką śpiewy, no i zaczęła się po prostu impreza. Odkrywamy świat pigmejów. Pigmeje są uważani za taką żywą skamielinę, co oczywiście bardzo mnie kręci jako podróżniczkę, bo ja tego szukam. Szukam tuneli czasoprzestrzennych, przez które ja mogę dotknąć przeszłości człowieka, a to jest przeszłość bardzo odległa, bo licząca sobie kilkadziesiątek tysięcy. Lat. Przez niektórych pigmeje są uważani jeszcze za ludzi, którzy nie wyszli z raju. Za tego przysłowiowego Adama i Ewę, którzy żyją w tym rajskim ogrodzie i ich związek między nimi a Bogiem nie został zerwany, ponieważ nie został zerwany związek między nimi a naturą. Są oni organiczną częścią lasu. I oni nie mają wykrystalizowanej religii, jeszcze nie doszli nawet do tego punktu, kiedy pojawiają się czary. Dla nich czary, które uprawiają ich rolniczy sąsiedzi Bantu, jest to po prostu zbiór jakichś absurdów, z których oni się wyśmiewają, ponieważ łowcy-zbieracze są ludźmi bardzo praktycznymi, twardo chodzącymi po ziemi, realistycznie postrzegającymi świat. Więc wszelkie takie jeszcze bardziej skomplikowane rytuały, wierzenia u nich się nie pojawiły. Oni nawet nie wiem, czy mają taką wykrystalizowaną ideę Boga. To jest jeszcze bardzo wczesne dzieciństwo ludzkości. Ich Bogiem jest cały las, cała dżungla. Dżungla jest dla nich domem, dżungla jest dla nich supermarketem, dżungla jest dla nich apteką, znają rośliny lecznicze, znają rośliny trujące. Więc dżungla jest dla nich całym światem i oni uważają, że dżungla jest ich Bogiem. Życie jest ich Bogiem. Wszystko, co otacza, oni są w tym po prostu zanurzeni. Oni nie potrzebują się modlić i się nie modlą bo uważają, że dżungla wie, czego oni potrzebują i daje im to każdego dnia. Bywa tak, że dżungla czasami zaśnie i zapomni o pigmajach. Jest to wtedy, kiedy jeden dzień idą na polowanie i nie udaje im się niczego upolować, drugi dzień również nic, więc pigmeje uważają, że dżungla zasnęła i trzeba ją obudzić. Jak oni to robią? Robią to po swojemu, czyli śpiewając i głośno grając, budzą tą dżunglę jej własnymi odgłosami, po to, żeby ona ich usłyszała, zbudziła się i zobaczyła, że ach, moje dzieci potrzebują mnie. I wtedy budzi się duch tego lasu, nazywany przez nich Jenge, czasem też ten duch materialny realizuje się między nimi pojawia się jako taka postać ubrana taki chochoł z trzciny wtedy odbywają się tańce, śpiewy, a Jęga śpiewa i tańczy wśród nich, wiruje, tworząc coś w rodzaju takiej chmury energii, która się bardzo płynnie przemieszcza ponad ziemią i zbliża się oddala do tancerzy. Mogłam obserwować to zjawisko, bo Jęga również mi się pokazał dzięki swojej łaskawości. Było to coś bardzo poruszającego dla mnie i po takich śpiewach i tańcach pigmeje są przekonani, że Jęga ich usłyszał, więc następnego dnia, kiedy pójdą na polowanie, na pewno uda im się upalować zwierzynę. Kultura pigmejów. To jest kultura oralna, niepiśmienna. Oni posiadają wiele opowieści, wiele bajek, wiele przysłów, wiele gier słownych i tym się zajmują, siedząc wieczorami przy ognisku. I mają dużo takich zabaw, podobnych do zabaw dziecięcych, mimo że bawią się dorośli ludzie, ale bawią się tak radośnie i entuzjastycznie, jak małe dzieci. I w kilku takich zabawach miałam okazję uczestniczyć. Jedna z nich polegała na tym, że jedna z kobiet kładzie się na ziemi. Pozostałe kobiety w różnym wieku, nie tylko małe, ale nawet stare babcie kładą się obok niej, czasami na niej, i wszyscy zaczynają okazywać jej miłość. Troskę, swoje uczucia ciepłe poprzez głaskanie, przytulanie się całym ciałem, śpiewanie melodii, także naśladowanie różnych zwierząt, ponieważ pigmeje mają ogromny talent aktorski i naśladowczy. Ich niepiśmienność powoduje to, że oni mają genialną pamięć słuchową i też porozumiewają się w puszczy za pomocą dźwięków wydawanych przez zwierzęta. To jest też pewien rodzaj rozmowy. Innym rodzajem rozmowy jest na przykład muzyka bębnów. Pewne dźwięki oznaczają wracajcie, polowanie jest nieudane, grozi niebezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Więc funkcjonują u nich różne rodzaje mowy. No i między innymi naśladowanie odgłosów zwierząt i ptaków. Więc w następnej części tego rytuału położyłam się ja na ziemi i poczułam ciężar tych ciepłych ciał kobiecych, które dają takie poczucie bliskości, kontaktu fizycznego, też cielesnego, który u nas w krajach europejskich jest raczej marginalizowany. taki marginalizowany. Naszym kontaktem fizycznym jest, no nie wiem, podanie sobie ręki, czasem pocałunek w policzek na Przywitanie, a tam ludzie czują się wspólnotą, czują się jedną rodziną i ich kontakt fizyczny jest bardzo ścisły. Te kobiety się położyły obok mnie, na mnie, śpiewały mi do ucha, mówiły mi słowa, których nie rozumiałam, ale czułam przekazywane uczucie i ciepło przez nich. Było to bardzo przyjemne, a jedna kobieta zaryczała mi do ucha jak bawu, i to mnie strasznie rozbawiło, bo w czasie tych zabaw jest bardzo wesoło. Pigmeje strasznie się lubią śmiać. Nie śmieją się ze wszystkiego. Nie śmieją się do rozpuku, tak jak dzieci i tak szczerze, że niektórzy kładą się na ziemi i się po prostu z tego śmiechu turlają. <sum> <sum> Więc sprawiają wrażenie najszczęśliwszych ludzi na świecie, chociaż tak naprawdę ich los jest bardzo ciężki i przemiany cywilizacyjne, które tam wkraczają bardzo szybkim i zdecydowanym krokiem. Powodują, że ich życie robi się coraz bardziej nieznośne i w tej chwili naukowcy i organizacje pozarządowe biją na alarm, że pigmeje są najbardziej dyskryminowaną, prześladowaną grupą na świecie ich los, ich życie, ich warunki bytowe stale się pogarszają. Przyszłość przed nimi rysuje się wcale nie wesoło. Jesteśmy wśród pigmejów, cywilizacja sprawia, że. Ich życie bardzo się zmienia. Ono się zaczęło zmieniać już kilkaset lat temu, wraz z migracją ludów Bantu, które karczowały ich lasy i zabierały ich ziemię pod swoje własne uprawy, nie pytając pigmejów o zdanie, oczywiście, także wydzierały już im te kawałki dżungli. Natomiast prawdziwa dewastacja zaczęła się po uzyskaniu niepodległości przez Republikę Środkowoafrykańską, która miała miejsce w 1960 roku i w latach 60. i 70. Do puszczy wkroczyły korporacje, zachodnie firmy, kartele, wkroczyły mafie, ponieważ natura schowała pod Puszczą Środkowoafrykańską takie skarby jak złoto, diamenty, rudy uranu, które są bardzo cenne. Więc las był karczowany na bardzo szeroką skalę, również dla cennego drzewa. Karczowany jest do dziś, bo kiedy jechałam przez Kamerun, po drodze mijały nas nieustannie. Tiry wypełnione po brzegi ogromnymi drzewami wywożonymi z puszczy. Byłam przerażona skalą. To były drzewa potężne, często o kilkumetrowej średnicy. To jest wycinka na skalę przemysłową, więc ona się odbywa przez cały czas. Drugim takim problemem jest paradoksalnie. Założenie parków narodowych. W tej chwili funkcjonują trzy parki narodowe. Niestety, kiedy wyznaczano granice tych parków narodowych, a były to najczęściej tereny łowieckie pigmejów, pigmeje zostali z nich po prostu wyproszeni, wysiedleni, wysiedleni bez pytania o zdanie. I do tych parków narodowych w tej chwili przyjeżdżają turyści, naukowcy, organizacje pozarządowe, każdy kto chce. Ma dostęp. Ma dostęp do tych parków narodowych oprócz pygmejów, którzy nie są do tych parków wpuszczani i utracili swoje tradycyjne, dawne tereny łowieckie część dżungli środkowoafrykańskiej została wyłączona z powodu prywatnych safari, kupowania tych terenów przez prywatne osoby, które oczywiście nie wpuszczają nikogo na swój teren. Poza tym pojawiły się całe szajki kłusowników. One są uzbrojone w nowoczesną broń, przyjeżdżają do takiego lasu, robią polowanie, podczas którego zabijają zwierzęta w hurtowych ilościach, zabierają te zwierzęta i następnie sprzedają to na targowiskach, zarabiając na tym pieniądze. Z powodu to wytrzebienie prawie zupełne puszczy środkowoafrykańskiej ze zwierząt. Dlatego jest ona pusta, dlatego jest ona cicha, a pigmeje, pigmeje nie mają co jeść, ponieważ oni od wieków żywili się tym, co upolują. Zabieranie im ich naturalnego środowiska życia zmusza ich do opuszczania lasu. Robią to bardzo niechętnie, ponieważ oni są bardzo z tym związani. To jest ich tradycja, to jest ich kultura. Oni sobie nie wyobrażają życia poza lasem. Dla nich wypadnięcie z lasu to jest tragedia życiowa, ponieważ oni nie potrafią się odnaleźć mentalnie w tej rzeczywistości w której las nie jest ich karmicielem, nie jest ich domem. Oni są do tego zupełnie nieprzygotowani mentalnie, nie posiadają najprostszych umiejętności, na przykład nie umieją uprawiać ziemi. Również ich skóra nie jest czarna, tak jak ludów Bantu, ale jest taka jasnobrązowa. Oni są dostosowani do życia w półmroku dżungli. I kiedy w latach 70 rząd Eresia postanowił masowo walczyć z złowcami, zbieraczami i innymi ludami nomadycznymi i Stanowił ich obowiązkowo osiedlać, budować dla nich wioski i zmusić do osiadłego trybu życia. Bardzo wielu z nich wówczas umarło z powodu głodu, z powodu chorób, udarów słonecznych i udarów cieplnych, ponieważ ich skóra nie jest dostosowana do przebywania w pełnym słońcu. Dewastacja, destrukcja tej kultury postępuje na naszych oczach. W tej chwili sytuacja Pignajów jest taka, że oni żyją troszeczkę w rozerwaniu, na rozdrożu. Jedną nogą żyją w lesie, drugą nogą żyją na wioskach. I w tej chwili oni dzielą życie pomiędzy las a wieś. To znaczy, przez jakiś czas w roku, przez kilka miesięcy, przez pół roku są nomadami, są zbieraczami łowcami, którzy wędrują po lesie i prowadzą swój tradycyjny styl życia, i przez następnych. Kilka miesięcy prowadzą styl osiadły mieszkając w wioskach. Co przyniesie przyszłość? Nie wiadomo, nasz Louis Arno, który jest uznawany za największego obrońcę praw pigmejów na świecie, zapytany o to, jak widzi przyszłość pigmejów, powiedział, że w największym stopniu zależy to od stanu siedliska, czyli od stanu lasu dżungli środkowoafrykańskiej. Jeśli ten las nie będzie tak strasznie eksploatowany gospodarczo, wycinany, pigmeje zachowają swoje środowisko życia, będą w stanie zachować swoje tradycje, będą w stanie kontynuować tryb życia, którym żyli od tysięcy lat i ta kultura, śpiewy, obrzędy przetrwają. Natomiast jeśli Puszcza zostanie zdewastowana, wycięta, jeśli nadal do parków narodowych nie będą pigmeje je wpuszczani, no to przyszłość tej społeczności jest bardzo smutna. Gościem ucha na świat, gościem Polskiego Radia Białystok, pisarka, pasjonatka podróżowania Ewa Zwierzyńska, Autorka książki Podlaska Mozaika. Dziękuję. Bardzo dziękuję.